Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Ja i mój syn Mikołaj właśnie siedzimy sobie na łódeczce przy jeziorze Turawskim w miejscowości Turawa. Zapraszam na dzisiejszego vloga. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to jest najwyższy czas na to, żeby to zrobić, ponieważ wiem, że oglądacie, a nie subskrybujecie. Trzeba to zmienić. Kliknij ten czerwony przycisk pod filmem i wszystko będzie gitara, ponieważ 10 groszy z każdej subskrypcji idzie na cele charytatywne. A tam jest również moja małżonka Zuzanna, z którą sobie urlopujemy właśnie nad tym jeziorem Turawskim. Dzisiejszego dnia przewiduję jakąś ciekawą atrakcję, ponieważ znowu pogoda nas jakoś fantastycznie nie rozpieszcza, chociaż to słońce próbuje się przebić gdzieś przez te chmury, natomiast no nie będziemy narzekać. Jest w miarę ciepło, chociaż bluza tutaj jest jak najbardziej na miejscu. Niestety. Przyszliśmy sobie po śniadaniu tutaj pourzędować trochę na plaży. Młodzież dostała ostatnio w prezencie z jakiej okazji? Na Dzień Dziecka. Na Dzień Dziecka taki fajny zestaw plażowy do w sumie piaskownicowy bym powiedział. No plażowy, tak? Plaża to piasek, chociaż nie zawsze. Są kamieniste plaże. Do układania jakichś babeczek, jakieś grabki i inne tego typu rzeczy. Także przyszliśmy się tym pobawić, a później, co później, to zobaczycie już za chwilę. Zapraszam na dzisiejszego vloga. Świetna zabawa. Widzisz siebie, tak? No, a teraz zup. Teraz już nie widzisz siebie. Teraz widzisz jezioro. Tutaj jest, słuchajcie, taka budowla. Zamek z piasku bym to nazwał. Natomiast nie my go wybudowaliśmy. A to chciałem Wam pokazać właśnie, że taki zestaw w takiej walizeczce młody dostał w prezencie. To jest w ogóle plecaczek, taka skrzyneczka plecaczek, w której są różne jakieś właśnie żółwie, słonie. Ładne te rzeczy są, ale czy on się chce tym bawić? To na razie jest za malutki chyba troszkę. Najbardziej to lubi konewką przelewać wodę, ale tutaj no za bardzo nie jest ciepło, żeby mógł sobie wchodzić do tej wody i się tym bawić, więc chwilowo tego typu zabawy są na później. Tutaj wsyp do tego młyna wsyp. Super. A zbiornik wodny, nad którym się znajdujemy, czyli ten w tle za mną, to jezioro Turawskie, ma powierzchnię 21 km kwadratowych, więc wcale nie jest jakieś super olbrzymie, ale jakąś żaglóweczką na pewno da się tutaj trochę popływać. I kolejna ciekawostka dotycząca tego zbiornika jest taka, że ma w najgłębszym miejscu 13 metrów tej głębokości. Prawda, Miki? Tak sobie pomyślałem, że chociaż coś mądrego powiem na ten temat. Ale już widzieliśmy tutaj jakąś motorówkę, więc na pewno nie ma tej ciszy takiej jeziornej, że nie można tych silników odpalać czy coś, że same żaglówki i na wiatr, bo wiem, że są takie miejsca, gdzie po prostu tych silników nie można odpalać. Ale to nie tu. Aktualizacja z placu zabaw. Mikołaj, trzymaj się. Słuchajcie, z planów wcześniejszych trochę nici, chociaż o nich za wiele nie mówiłem, bo ból głowy wyłączył mnie na pół dnia. Normalnie tak mnie czambu bolało, że się w głowie nie mieści taka historia. I teraz sobie wyszliśmy do restauracji, która się nazywa Borowik. Przy promenadzie tutaj mamy plac zabaw z widokiem na jezioro.
zjeść po prostu obiadek. Ja poratowałem się lekiem przeciwbólowym, który się nazywa pedicetamol. I to jest lek naszego małego szkraba, który mamy w razie W dla niego, ale w razie W dla siebie nic nie wzięliśmy. I jego dawka razy 4 ciut pomogła. Także w razie W, jak macie małe takie szkraby i jakieś leki dla nich, to one w dużym stężeniu również działają na dorosłego. Przetestowałem to, więc wiem, co mówię. Zatrzymaliśmy się na jedzenie. Danie jarskie, placki ziemniaczane, pierogi ruskie, kluski śląskie. Pierogi oczywiście już wszędzie chyba są ukraińskie, a nie ruskie, choć dla mnie to nic nie zmienia. To zaraz tutaj sobie w knajpce podjemy, więc zapraszam Was na obiad. Poczeka. A na co poczeka? Na jego oferka. No i słuchajcie, wracając sobie do domu, tutaj będąc na plaży, ganiając się z kaczuszkami, które ewidentnie są karmione. No i jak mogliście zauważyć, znowu padła mi bateria. Mam jakiś problem z tymi bateriami. Dokupiłem kilka, ale jak wsadzam sobie te starsze, to one pokazują, że są naładowane, po czym się znienacka kamera wyłącza i takie coś. Także jeśli macie GoPro Hero 10, to na pewno zmagacie się z tego typu problemami właśnie. Tak mi się wydaje, jak zawieszanie się kamery, niemożliwość jej włączenia, trzeba wyciągać te baterie. Jak one tam są, to pokazują, przekłamują rzeczywisty czas naładowania, a co chciałem powiedzieć, to my już jesteśmy w przyczepie, właśnie Zuzia usypia Mikołaja. Zakończyliśmy dzień trochę na plaży i ja chciałem się z Wami przejechać jeszcze rowerem po promenadzie z takim tutaj na klatkę piersiową mam taki takie mocowanie na kamerę. Chciałem Wam z pierwszej osoby pokazać tak zwane POV, tą promenadę. Natomiast jak słyszycie, rozpadało się i w deszczu nie zamierzam tego robić. Także w tym momencie, w tej deszczowej aurze czwartkowego wieczoru, chciałbym zakończyć ten film, podziękować Wam za to, że byliście. Dajcie łapę w górę, jak Wam się podobało. Taki zwyczajny dzień, ale no tak jak mówiłem, ten ból głowy mnie pokonał. Możecie dać subskrypcję, aby kolejne treści, które będą się pokazywały, być może bardziej Wam się spodobały. I 10 groszy z każdej subskrypcji idzie na cele charytatywne. Także dzięki i do kolejnego vlogaska. Siemano! Komar.